Łaska wam i pokój. Trzy wersety Ewangelia Jana. Piąty rozdział. Stworzył go i zrobił unik. Jezus stworzył go. Tak to wygląda w oryginale. To on zaś odpowiedział im: ten, który uczynił mnie zdrowym, ten mi powiedział: podnieś tą matę twą i chodź. Spytali go: kto jest tym człowiekiem, który rzekł ci: podnieś się, podnieś i chodź? Ten zaś uleczony nie wiedział, kto jest, ten bowiem Jezus odsunął się od tłumu będącego w tym miejscu. Trzy wersety w tym i tłumaczeniach mamy tak. Ten, który mnie uzdrowił, tak mamy napisane, ten, który mnie uzdrowił i mamy odsunął się od tłumu, oddalił się od tłumu, oddalił się to również, tak, uzdrowił mnie. W Biblii pierwszego Kościoła, czyli w przekładzie Remigiusza Popowskiego, mamy ten, który uczynił mnie zdrowym właśnie. Usunął się z tłumu. Tak to jest przetłumaczone. No i zacznijmy. Ten, który uczynił mnie zdrowym. To ładnie powiedział ten człowiek. Ten, który zrobił mnie, który mnie wykonał, ten, który mnie uczynił, tak, który mnie wytworzył, zbudował, ukształtował. Stworzył właśnie, był autorem, przyczyną czegoś. Jezus uczynił mnie, a był autorem mojego uzdrowienia. Jezus zdrodził mnie, tak, na nowo. Jezus mnie nabył, tak, nabył mnie na krzyżu. Zrobił coś z czegoś, tak, czyli zrobił coś. Z nas uczynił sprawiedliwym, sprawiedliwość Bożą. Uczynił nas kimś, wyprowadził nas ze śmierci, tak, wyprowadził nas z ciemności. Sprawił, że będziemy sprawiedliwi. Uprawia naszą duszę, tak, jest stróżem i pasterzem naszych dusz. Postąpił dobrze, uczynił coś, uczynił nam to wszystko, tak, spędził życie. Świętował, wypełnił obietnicę, złożył ofiarę, spłodził, strzyk i golił i wypowiedział wojnę z przeciwnikiem, ze złem. I zawarł pokój z Bogiem. No właśnie, to jest to samo słowo, które wpada w pierwszym wersecie Starego Testamentu, w pierwszym wersecie Biblii. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. To jest właśnie to słowo poieo, oczywiście w innym przypadku i czasie, ale na Bóg stworzył właśnie. Czyli Jezus, on, ten uzdrowiony mówi: on mnie stworzył zdrowym. Czyli to jest stworzenie. Bóg jest stwórcą, Jezus jest stwórcą. Czyli stworzył go Jezus zdrowym, tak? Te wszystkie inne słowa mamy w poprzednich odcinkach, a oni go spytali, tak? Kto jest tym człowiekiem, który rzekł ci? Czyli to się wszystko wydarzyło przez słowo. To oni go pytają, wypytywają, zadają pytania. I też proszą go o to odpowiedź. On powiedział: podnieś i chodź. Ten zaś uleczony nie wiedział, on nie wiedział, czyli on nie dostrzegł, on nie doznał, on nie zobaczył. On nie zwrócił uwagi właśnie, on nie zauważył Pana Jezusa tak naprawdę, tak? On nie zadbał o to. O to, żeby dowiedzieć się, kto, kim jest Jezus. On nie zrozumiał, on nie nauczył się, on nie pamiętał i nie wszedł w przyjaźń z Jezusem. On nie wiedział po prostu. Dlaczego? Tak, kto jest ten? Jezus odsunął się. Czyli co zrobił? Odsunął się, odwrócił się. To jest takie słowo, które oznacza przechylić się na bok, zrobić unik. Tak? Jezus zrobił unik. Uciekł. Unikać, omijać. Wyślizgnął się potajemnie. I oddalić skinieniem głowy, czyli taki gest, który mógł kogoś oddalić, na przykład służącego. Czyli Jezus zrobił unik. Od kogo? Od tego tłumu, tego ochlos. Tak? Tłum to jest rzesza, ciżba, horda. To jest pewien motłoch i pospólstwo. Jezus również oddalił się od niepokoju, tak, kłopot. Czyli taki tłum to jest pewien niepokój, tak, pewien kłopot. To słowo pochodzi od słowa nosić, dlatego to jest z balastnym obciążeniem. Czyli Jezus chodził wśród tłumów, na przykład w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, tak, że wszyscy po sobie deptali, to on wtedy mówi: strzeżcie się zakwasu faryzeuszów, w którym jest obłuda. Więc tłum był takim pewnym obciążeniem, balastem, który Jezus nosił. Nosił. Tak? I mówi, żeby ten tłum nie miał na nich wpływu, nie ogarnął ich, nie spowodował w nich obłudy.
Więc to tyle w tym odcinku, tak? Jezus stworzył go zdrowym w tym miejscu, a no właśnie w tym miejscu, stworzył go w tym miejscu. Jezus odsunął się od tego miejsca, tego terytorium, od tej części ciała, od tego grobu, tak? Czyli ta sadzawka była takim grobem. Jezus odsuwa się od tego grobu. Więc Jezus go stworzył na nowo. Jezus stwarza w cudach, to są nowe stworzenie, tak? My w Jezusie Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Tak? On stworzył nas. Jesteśmy Jego dziełem, stworzeni do uczynków, które Bóg, dobrych uczynków, które Bóg uczynił dla nas możliwymi i przeznaczył nam do wykonania. Jezus Chrystus pokazuje swoją wolę, aby stwarzać. Bóg, mój Ojciec działa i ja działam. Więc czytajcie Pismo Święte i to tyle.